Szczęść Boże, coś wam powiem. Jak nas widzą, tak nas piszą, mówi stare porzekadło. I dlatego na zewnątrz chcemy wyglądać pięknie i pogodnie. Tymczasem jest to często fasada tego, co jest w naszym sercu i umyśle. Zachowujemy rytuały i zwyczaje, bo w nich dopatrujemy się wielkiego znaczenia, ale one są często puste, jeśli nie ma w nas wewnętrznego pragnienia, by daną rzecz uczynić. Na przykład wielu ludzi przyjdzie na cmentarz 1 listopada, na pasterkę w Wigilię Bożego Narodzenia i na poświęcenie pokarmów wielkanocnych, ale nie znajdują czasu w pozostałe dni, by uczestniczyć w Eucharystii i przystąpić do sakramentu pokuty. Bo tradycja musi być zachowana, a jeśli nawet bez przekonania, to co zrobić? Faryzeusz, który zaprosił Jezusa na posiłek, zapewne był zafascynowany jego nauczaniem, bo czynił to zupełnie inaczej niż pozostali nauczyciele. Ale jakże się oburzył, że Jezus rąk nie umył. Ja wiem, po pandemii sami mamy podniesioną wrażliwość na tym punkcie. Ale czy to jest istotne? Mogę być perfekcyjny w prowadzeniu domu i pod względem swojego wyglądu, ale jeśli nie spojrzę w kierunku człowieka potrzebującego, to te moje zasady są nic nie warte. Dziś zaglądamy w nasze serce i próbujemy je określić, czy jest łagodne, pełne dobroci, miłosierne i współczujące. To bardzo poważny sprawdzian. Czyny człowieka kierującego się sercem są czyste, ani nie osądza on, ani nie narzuca swojego sposobu myślenia. Wie, że to Bóg działa przez każde dobro, przez dar serca. Sam człowiek jest tylko marnym narzędziem dobroci, która sama z siebie rozlewa się w tajemniczy sposób w obdarowywanym innym człowieku. Jezus daje nam wszystko z głębokości swego serca. Daje nam różnorakie dary za darmo, bez patrzenia, czy ja jestem czysty, pachnący, grzeczny i kulturalny. Jego dary są po to, by mnie wyciągnąć z mojego wewnętrznego bałaganu i postawić na stabilnym gruncie. On daje nam wszystko tylko z jednego powodu – bo nas kocha. Nas na to nie stać, bo ciągle oczekujemy odwzajemnienia darów. A dziś ostatnie zdanie z Ewangelii mówi – dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę. Co to znaczy? Bóg jest tym, który stworzył nas od wewnątrz i od zewnątrz i chce żyć w nas tak, aby nasze działania odzwierciedlały to życie wewnętrzne. Tylko z głębi czystego serca mogą wyjść dobre uczynki. Jezus zwraca nam uwagę, że nie zewnętrzne gesty, które czynimy wobec innych ludzi, są najważniejsze. Raczej powinniśmy dostrzegać wszystkie gesty, które oczywiście są zewnętrzne, ale wynikają z pobudek serca. Nasze miłosierdzie względem drugiego człowieka powinno wypływać raczej z miłości, a nie prawa, które reguluje nasze postępowanie. Jezus używa obrazu misy, aby ostrzec nas przed strasznym niebezpieczeństwem, że w jednej i tej samej osobie zło serca współistnieje z dobrocią, która jest tylko pozorna. Jak mówił święty Bazyli, od niczego bardziej nie powinien stronić człowiek rozważny, jak od życia według opinii innych. Jeżeli jesteśmy świadkami Chrystusa, powinniśmy wiedzieć, że prawda zawsze pozostanie prawdą, choćby waliła się ziemia.